Dzień dobry. Dzisiaj podbieramy pomidory. Zobacz, jeden dzień, jak wszystko się zmienia. Latają bąki koło mnie. No żartuję. Zostaw łapkę, patrzę, bo tu naprawdę coś lata. Zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz. Oglądaj. Zobacz, jak się podbiera na wsi pomidory. Tutaj, o. Mówią, że trzeba jeszcze jakiegoś tego dać. I trochę i potasu, i wapna. No ja będę dawał wapno, tutaj by było. O, widzisz, już można zerwać jeden, a zobacz już ile czerwonych jest naraz. Także spora ilość, już się coraz częściej zdarza. Nie jest to po jednej sztuce. Idziemy tutaj. O, patrz, tutaj jakieś asy. Tutaj. O. Widzisz? Brakuje im trochę potasu. Dlatego taki kolor mają. O, ale tutaj też widzę. Patrz, jest tutaj z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać. Chciałem go złapać, żebyście widzieli. Ale chyba nic z tego. Dobra. O, tego go zielonego zrwałeś. Zamiast tego, o, asa. Dobra, to weźmiemy tego. Idziemy dalej. O, już niedługo to kieszonki zbraknie. Zobacz, jest następny, o, następne dwa. Jest jeden tutaj. O, ten to jeszcze może wisieć. No to weźmiemy tego, ten na pewno. O, ten to już się nadaje. Zobacz, jaki ładny. O! Dobra. Chyba tutaj coś widziałem. Te to jeszcze mają trochę czasu. O, widzę, że już mrówki tutaj chodzą po nich. Będzie trzeba coś to zrobić. A tutaj jak wygląda sytuacja? Tutaj na razie starczy. Nie będziemy tego zbierać. No i co? Widzę coś pod słońce. Lubię nagrywać. O, lepiej tak. Także na dzisiaj zebraliśmy tyle. O, dziki ty. Pa, dziki. Ale złapałem. Zebraliśmy 4. To więcej niż grzybów ostatnio. Pokażę wam, jak moje te Black Sherry wyglądają. Muszę dostać tędy jakoś. Dziś oznak chorobowych nie widzę na szczęście w tym roku. Kto wie, może zaraza odpuściła. O, a ten jak tam? Tego zrywałem teraz, tak? O, dobra. Nic mu nie będzie. Chociaż mógł jeszcze dzień powisieć. Tutaj jak te wyglądają, czerwienieją się. No, jeszcze troszeczkę. Trzeba poczekać. Wtedy to Ala tu zerwała pierwszy czerwony. Myślę, o. I tutaj parę sztuk jest. Także coś tam się dzieje. W tych pomidorkach nie jest źle. No co, trochę się przelecimy tutaj. Zobaczymy, co tutaj widać. To lecimy. Jako że filmy z lotu po tunelu foliowym mają ostatnio sporą popularność, nie tylko na YouTubie, to postanowiłem, że jeszcze jeden wam nagram do kolekcji, żeby nie było, nie? No to uwaga, tylko odniesiemy to. O, tutaj odstawimy. Będzie dobrze. No co, lecimy, nie? O, czekaj, coś tu widzę, coś tu chyba chodzi. A, kura, ty. Ale się wydugałem, pa. Kura tam chodzi. A patrz, co tu siedzi. Kto tu siedzi? Łatka. Co ty tam robisz? Tutaj kura, pa. Niezły tutaj ten zwierzyniec. Pa. Kot siedzi, obserwuje. Nic. Dobra, myślałem, że to jesz. Ostatnio nie wziąłem ich parę dni.
No jak? Podobało się? Jeszcze się uczę. Chyba muszę kija jakiegoś wziąć, bo na kijku będzie lepiej. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. O, tu jakieś są pomidory. Uwaga, wielkie otwarcie. I cyk. O, te to takie, powiem ci, to też jakaś odmiana dziwna. Może to te czarne, tylko jeszcze nie wyrośnięte. Na dworze żółkną. Ale jeszcze tutaj brakuje. Były psikane miedzianem. Padał deszcz, ale widzę, że jeszcze trochę miedziano zostało. Chciałem poprawić, bo 2 dni padało. No i co? O, zobaczmy, jak tam ogórki. O, jest jakiś jeden. Tam coś jest? Nie ma, nie ma. O, bardzo. O, jakiś stary ten. Co to może być? Mówię, że to ten. Jakiś siwy nalot, to mączniak, czy coś takiego. Mi się wydaje, że po prostu stare ogórki. Stare liście opadają, tak jak wszędzie. Dzisiaj sobie odpuszczam, nic nie podlewam. O, idziemy zobaczyć, jak tam nasz ten jeszcze. Koperek. Pamiętacie, jak sadziliśmy w rzędach? O, już się coś zaczyna dziać. To można wywalić, to na pewno nie jest koper. O. Tutaj rośnie, widzę, wybija. Nie wszędzie, ale jest. Jak na parę dni to i tak ładnie poszedł. Poszedł do przodu. Tutaj zioło, zwierzyniec. Dawaj go. O, to nie jest nam potrzebne. I to też nie. No i co? Idziemy zobaczyć jeszcze rzodkiewkę. A te słoneczniki cały czas marne sztuki. Jak tutaj? No, rzodkiewka rośnie, a sąsiadka była. Pa, jaka ścieżka wydeptana. Pa, o tutaj, o to kość. Także ogórki gdzieś tam są. Pomidory można podbierać. Komisyjnie zostało to sprawdzone przeze mnie i przez sąsiadkę. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.